Więc jeszcze raz witam Państwa na tym spotkaniu dotyczącym wersji Aplan Basic. Jest to takie spotkanie dzisiaj z cyklu wtorku z Aplanem, natomiast chodzi właśnie tutaj o omówienie wersji Aplan Basic. Postaram się przybliżyć funkcjonalność tego modułu. Oczywiście w razie pytań zachęcam do zadania pytań na czacie, a tutaj dosyć też otwartą formę luźną, więc jak najbardziej proszę tutaj pytać, co Państwu przyjdzie do głowy. Ogólnie tak tytułem wstępu, moje nazwisko Janeczko Karol, reprezentuję firmę Temsys, która jest dystrybutorem Aplana. Mamy siedzibę w Krakowie, kilka oddziałów w różnych też rejonach Polski. Jesteśmy dystrybutorem różnych programów, głównie tutaj Aplan w naszym dziale budowlanym, SCIA na przykład. Dzisiejszy temat to właśnie Aplan Basic i chodzi tutaj o omówienie funkcjonalności tego modułu, jakie daje nam możliwości praca z wykorzystaniem narzędzi, które są zawarte w module Aplan Basic. I tytułem wstępu, Aplan generalnie jest podzielony na kilka modułów. Oprócz Aplan Basic występują również moduły do projektowania takiej architektury, Aplan Engineering również do projektowania zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Tutaj taki podział na moduły w formie tabelki. Jeśli czasem może Państwo takiej tabelki nie dostali, to proszę się zwrócić jak najbardziej do naszych osób z działów handlowych. Tutaj fragment wycięty. To nie jest cała tabela z porównaniem z modułów w poszczególnych wersjach, natomiast jest to zebranie takiego tych funkcjonalności, które są w Aplan Basic, też w odniesieniu do innej wersji, więc mamy tutaj z opracowaniem struktury budowli, czyli podziału na kondygnację, rysunku 2D, modelowania 3D wraz z przepisywaniem atrybutów i tworzeniem też przekrojów przez takie bryły wraz z tworzeniem arkuszy, wydruków oraz renderingiem również w tym Aplan Basic. Takie funkcje znajdziemy. Tutaj może troszeczkę jest niewyraźnie. Mamy przekroje wzdłuż ścieżki jako kolejna funkcjonalność, która akurat w Basicu nie jest dostępna. Rendering to jest jako osobna funkcja, może trochę mi się to niepoprawnie wycięło. Rendering jest dostępny również w Aplan Basic. Teraz już tak przechodząc do bardziej szczegółów, jak to wygląda w Aplanie Basic, też od razu będę tutaj te narzędzia starał się omówić w samym programie, jak to wygląda. No i gdyby Państwu przyszło coś do głowy, to proszę pytać jak najbardziej. Postaram się tutaj rzeczy również ściślić. Czyli mamy tutaj pierwsze takie zagadnienie, rysunek 2D oraz rysunek 3D, czyli ogólnie chodzi o modelowanie bryłowe. I tutaj już przechodząc do samego Aplana, założę po prostu nowy projekt. Mam obecnie włączoną wersję Aplan Basic. Na liście rozwijalnej moduł faktycznie szkic, który jest, można tak powiedzieć, że właśnie tym Aplanem Basic. No jest też budownictwo mostowe jako moduł, który jest zawsze instalowany z Aplanem, niezależnie od klucza, który użyjemy. Natomiast jeżeli nie posiadamy wykupionej licencji do modułu mostowego, to działa to po prostu w trybie takim testowym przez 30 dni. Projektowanie drogi, również są to funkcjonalności z tego nowego modułu Aplana Civil, natomiast też tutaj nie są one dostępne, jeżeli mamy wersję Basic. I roboty budowlane, no tutaj takie trochę zebranie różnych innych funkcjonalności, również z modułu Basic, więc jeżeli na przykład mamy tutaj jakąś zakładkę jedną, modelowanie 3D, rysunek 2D, więc to są funkcje, które są powielone ze szkicu. Więc ogólnie będziemy poruszać się w szkic, jakby w tym module. Pozostałe tu właściwie trzy, można powiedzieć, że nas tak do końca nie interesują, bo albo nie są te funkcje dostępne w Basic, albo po prostu część z nich jest takie na przykład modelowanie powielonymi funkcjami z właśnie szkic. I tutaj wśród narzędzi z tych podstawowych do rysowania 2D, no moglibyśmy wyróżnić takie bardzo podstawowe funkcje, jak na przykład rysowanie linii, polinii, prostokątów, okręgów, czyli bardzo podstawowe narzędzia
jak w każdym środowisku takim 2D, to projektowanie 2D. Oczywiście Atman pracuje na warstwach. Jeżeli wywołujemy pewne narzędzie, to mamy zaproponowaną warstwę, na której będziemy rysować dany element. Warstwy w Alplanie są pewne, zdefiniowane z automatu. Te warstwy oczywiście możemy dodawać jako własne. Każda z warstw ma tutaj przypisane pewne swoje domyślne ustawienia, więc jeżeli na przykład zacznę rysować linię, która miałaby przykładowo znajdować się na warstwie architektonicznej, może ściana, to mam możliwość od razu pobrania ustawień grubości czy rodzaju linii dla tej linii znajdującej się na warstwie ściany. Jeżeli chodzi o rysowanie takich rzeczy jak na przykład teksty czy wymiarowanie, to dosyć ciekawą taką funkcjonalnością można powiedzieć w Alplanie jest to, że jeżeli wybieramy narzędzie konkretne, na przykład linie wymiarowe, to od razu program będzie nam sugerował warstwę, na której umieszczać takie linie wymiarowe na przykład. Tutaj całość polega na tym, że jeżeli wybierzemy pewną warstwę po raz pierwszy, to później ta warstwa jest proponowana dla danego narzędzia, na przykład wymiarowania. Podobnie to wygląda z tekstami. Jeżeli wybieram tekst, to program sugeruje mi warstwę tekstową. Jeżeli zmienię ją na inną, to przy kolejnym wywołaniu polecenia będzie ta warstwa sugerowana. Podobnie ma się to z innymi poleceniami w Alplanie, tylko już aby ściany, słupy wielkie, tylko że to już w tych kolejnych wyższych modułach. Jeżeli wybierę na przykład kreskowanie, to też kreskowanie. No i może kilka jeszcze innych tutaj obiektów byśmy znaleźli, takich, które można powiedzieć, że powinny mieć przycielone konkretną warstwę. Może siatka osi przykładowo, no ale granice budowli przykładowo już nie, tak, bo zwykła linia może nam reprezentować granice budowli i wtedy już sobie sami przyporządkujemy taką linię do tego elementu. Więc tutaj mamy zwykłe narzędzia do rysowania 2D. Znajdziemy również kreskowania, wzory z tyle powierzchni i tu można przez takich ciekawszych funkcjonalności to w standardach biurowych, czyli przeszedłbym tu definicję, na przykład wzór, możemy sami narysować wzór, który by nas tutaj interesował, to znaczy wybieramy na przykład dwójkę, w tym miejscu mogę narysować elementy, które chciałbym powielać w postaci wzoru. Może byłby to przykładowo taki bloczek komórkowy, kreskowanie dla bloczku komórkowego. No, oczywiście z tymi liniami tam jeszcze ukośnymi. Jeżeli zapiszę takie ustawienia wzoru, czyli definiuję własny wzór, to później wywołując polecenie wzoru, faktycznie zapisałem to pod dwójką, więc powinienem mieć dwójkę. OK. I możemy własny taki wzór bardzo łatwo tutaj również zdefiniować z wykorzystaniem tego narzędzia wbudowanego do definicji wzorów. W Alplanie mamy też taki podział troszkę bardziej szczegółowy, jeżeli chodzi o wypełnianie przekrojów, to znaczy jest wzór, czyli takie obiekty bardziej właśnie nietypowe, można powiedzieć, takie w tym momencie na przykład został narysowany, ale jest też kreskowanie i kreskowanie jest to w Alplanie obiekt rozumiany jako zbiór linii. Te linie mogą być równoległe do siebie, mogą być prostopadłe, natomiast chodzi tutaj o to, że są to linie proste. Natomiast wzory mogą to być właśnie takie linie wtedy nietypowe, takie tutaj na przykład mieliśmy narysowane. Do tego dochodzi jeszcze jeden ciekawy obiekt, to znaczy styl powierzchni. Styl powierzchni, który jest takim, można powiedzieć, trochę nazwanym kreskowaniem, no na przykład niech to będzie żeber, tutaj fragment na boku spróbuję narysować, ale też obok będziemy mieli na przykład może nie żeber, tylko kamień, czyli element murowany, również tutaj w pewnym obszarze narysuję. I teraz style powierzchni są to obiekty, które oddziałują nam z tak zwanymi typami rysunków. Jeżeli zmieniamy typy rysunków, to style powierzchni mogą się zmieniać. Na przykład na projekcie budowlanym, żeby być zielony, mur czerwony. Tymi kolorami oczywiście możemy zarządzać tak, aby zmieniały nam się zgodnie z naszymi potrzebami. Jest tutaj tak, jeżeli chodzi o rysowanie 2D, tak, czyli proste obiekty 2D, standardy biurowe, które pozwalają nam na definiowanie własnych kreskowań, własnych wzorów, własnych obiektów bibliotecznych, no i też rysunek 3D.
To znaczy, oprócz takich zwykłych narzędzi, które wyróżnimy tego rysunku 2D, możemy przejść do zakładki modelowania i w modelowaniu znajdziemy narzędzia do modelowania 3D. Często porównujemy to do SketchUpa, sam system modelowania w Alplanie, to znaczy możemy wyjść od takich prostych brył typu walce, czy proste wodościane kule, ale też możemy narysować własne obiekty i tutaj jako przykład taki dosyć standardowy narysuję taki fragment ściany oporowej i ją później sobie jeszcze będziemy wykorzystywać do dalszych jakby analiz tutaj narzędzi tego modułu. Czyli chodziłoby o to, że tak, rysuję na początek przykładowo przekrój tej ściany w widoku od razu 2D. Tutaj wprowadzam poszczególne wymiary dla tej ściany. Dosyć losowe, tutaj nie będę się do końca przejmował tymi wymiarami. W linii dialogowej, którą mam na dole ekranu, mogę tutaj wprowadzać wartości, tak aby dokładnie ten kształt odwzorować. Czyli będziemy mieli tego typu obiekt. No, to mogłoby zostać rozciągnięte zwykłym poleceniem rozciągania, na przykład trochę do góry, czy na przykład przesunięte później na bok, aby uzyskać taki kształt, który by nas interesował. To jest obiekt, który jest narysowany jako przekrój. Przekrój, który w przestrzeni możemy sobie już zobaczyć. I teraz, jeżeli będziemy potrzebowali wyciągnąć taki przekrój wzdłuż pewnej linii, zastosuję tutaj fragment okręgu. To będzie ścieżka, która będzie tworzona do wyciągnięcia tego przekroju. Następnie przekrój wyciągnięty wzdłuż linii czy wzdłuż okręgu, dostaniemy z tego bryły. Więc jeżeli mamy jakieś takie bardziej typowe obiekty, możemy to modelować bryłowo funkcjami z tego modelowania bryłowego. I teraz, jeżeli będziemy mieli na przykład model SketchUpa, może model DeWuga albo IFC, to możemy to zaimportować. Możemy zaimportować, dostać taką samą bryłę tylko w wyniku importu, a nie w wyniku tworzenia tej bryły w samym Alplanie. Czyli mamy tutaj bryłę, te ścieżki tam zostały, te ścieżki może usunę, nie będą one nam na ten moment potrzebne. I przechodząc do kolejnych kroków, czyli mielibyśmy tutaj zwykłe narzędzie 2D, 3D do modelowania, wymiarowania, czy też tworzenia własnych standardów biurowych. Kolejnym krokiem to różnego rodzaju makra, atrybuty, bloki opisane. I tak, pierwsza sprawa, makra, to trochę można byłoby porównać obiekt do tego, co jest w AutoCADzie jako blok, czyli mamy blok, który powielamy na rysunku w wyniku aktualizacji jednego bloku, aktualizują nam się również bloki te same, które występują w obszarze rysunku, to są makra. Makra w Alplanie mają taką podobną funkcjonalność właśnie jak bloki w AutoCADzie. Atrybuty. O co chodzi z atrybutami? No, skoro tutaj Alplan Basic jest takim wstępem do projektowania w zakresie BIM-u jednak, to oczywiście musimy tutaj mieć dostęp do atrybutów. I atrybuty tutaj są rozumiane jako wewnętrzne informacje w obiekcie. I do każdej bryły, również takiej najprostszej, którą tutaj wymodelowaliśmy, możemy przypisać wiele atrybutów. To znaczy, możemy przypisać dowolny materiał, który po prostu prowadzimy nazwą, typ robót na przykład, który by nam pozwolił zliczyć to w raportach, ale też IFC typ obiektu, więc jeżeli bym zadał tutaj na przykład IFC wall, no to w formacie IFC już będą kolejne osoby wiedziały, co to jest za obiekt. Mam tutaj pewien prosty zestaw atrybutów, jednak możemy zdefiniować własne atrybuty, czy dodać może do tej listy zdefiniowane już przez program atrybuty z listy dostępnych atrybutów, ale jeżeli to by nam też nie wystarczyło, to po przejściu w użytkownik możemy dodać własne atrybuty, który na przykład może być atrybutem, dajmy na to, że jest atrybut typ ściany, typ ściany oporowej, typ może podwaliny, typ ściany fundamentowej, dowolny obiekt, który sobie tutaj wprowadzimy. Moglibyśmy wprowadzić na przykład wartości, które byłyby tutaj takim wprowadzaniem, ale może na przykład z listą
sugerowanych przykładowo wartości atrybutów typ A, typ B, typ C. Wtedy jeżeli dodamy, o, czyli tutaj mam na przykład informację teraz, że atrybut jest ustawiony na liczbę całkowitą, bo nie, chciałbym, żeby to był tekst wprowadzany faktycznie jako wtedy combo box tak zwany. I chodziłoby tutaj o funkcjonalność taką, że mamy własne atrybuty, typ ściany, który później sobie wybieramy z naszej listy zdefiniowanych atrybutów. Z każdym obiektem oczywiście teraz możemy taką operację zrobić. A przykładem też może takim bardziej przydatnym może być również, że wprowadzamy nazwę jako ciężar. I taki ciężar mógłby być na przykład oparty o formułę matematyczną, która by nam wtedy przeliczyła atrybuty, które byśmy znaleźli tutaj jako objętość i przemnożylibyśmy to wtedy razy tutaj wartość gęstości danego materiału. Wtedy dostawalibyśmy faktycznie ciężar naszego obiektu. I również te informacje mogą być wtedy zawarte podczas eksportu bryły do IFC. Te informacje możemy przekazywać wraz z plikiem IFC. Dodatkowo tutaj znajdziemy również atrybuty nazwy obiektu. No, ogólny obiekt 3D, bo była to pewnego rodzaju zwykła bryła, więc na przykład nazwa to ściana oporowa. I teraz, jeżeli takie atrybuty mamy zadane, to możemy opisywać obiekty poprzez właśnie te atrybuty. Czyli jeżeli przeszlibyśmy do pewnego rodzaju budowy, takich blogów opisowych, to moglibyśmy zadać, czy na przykład jest to jakiś materiał, wybrana nazwa, typ tej ściany to jest typ A i opisujemy różnymi blokami. Tak, tutaj mam taki najprostszy, jeden po drugim, natomiast mogą przyjąć te opisy różną formę. Jeżeli będziemy zmieniać później atrybuty, typ B przykładowo, to będziemy mieli oczywiście aktualizację takich atrybutów również na opisie. Więc mamy te atrybuty, bloki opisowe, które są bardziej takimi złożonymi blokami, złożonymi z atrybutów oraz z pewnej geometrii typu kreska, strzałka, kółko, ale nie tylko takie atrybuty jedno po drugim wypisane, które tutaj mamy, ale to wszystko jest oczywiście do budowy. Własne atrybuty mogą przyjąć taką postać tekstową, liczbową, list rozwijalnych, taką jak tutaj krótko pokazałem, oraz różnych funkcji matematycznych, logicznych. Możemy tutaj instrukcje warunkowe również zadawać. Dalej, zestawienia. Zestawienia mogą przyjąć formę dwojakiego rodzaju. No więcej, pewnie więcej, ale takie główne to dwa rodzaje. No i na przykład zobaczmy tak, gdybyśmy spróbowali sobie odfiltrować wszystkie obiekty na tym rysunku. Ja może skopiuję tę ścianę jeszcze na bok, to taki będzie trochę test. Ta ściana będzie miała błędnie przypisany typ robót lub błędnie materiał na przykład. Więc odfiltrujemy sobie tutaj obiekty, które są w robotach betonowych zbudowane, niech one będą na przykład na pomarańczowo, a czyli okazałoby się, że na przykład mamy jeden obiekt błędnie pewnie zdefiniowany, bo się nie podświetlił, no moglibyśmy wtedy skontrolować taki obiekt i go poprawić. To byłaby pierwsza sprawa z tymi atrybutami, które trochę kontroli będą tutaj pozwoliły wprowadzić w obiektach, które mamy na rysunku, ale też jeżeli faktycznie mielibyśmy później te atrybuty przypisane, na przykład, że jest to z betonu, to moglibyśmy wykonać na przykład raport z dosyć szerokiego tutaj grona raportów, raport betonu przykładowo. Gdybym zaznaczył wszystkie obiekty, powinniśmy z tego dostać takie zestawienie, które na przykład zliczyłby nam beton, mur czy inne obiekty, które mielibyśmy na rysunku wprowadzone. Raport może być eksportowany do Excela, do PDF-a. Można go dosyć szeroko edytować. Wewnętrzny znajdziemy tutaj edytor do raportów, który pozwoli nam zmienić czcionki, wygląd, dodać własne logo, własne opisy, czy też przebudować ten raport do własnych potrzeb, zmienić filtry na przykład, które będą decydowały o tym, co trafi do takiego raportu. Gdybym chciał sprawdzić pewnie, który to jest obiekt, na przykład ta ściana, mogę w nią kliknąć, program podświetli, że to jest ten element, który znalazł się w raporcie. Raport mogę też wyeksportować do opcji Alplan, co oznacza, że ten raport powinien wtedy się umieścić w obszarze na przykład rysunkowym.
więc dostajemy tutaj wtedy tego typu obiekt, który można byłoby zawrzeć na arkusz. Drugiego rodzaju raporty, zestawienia, które możemy wykonywać, to legendy. I tutaj posłużę się takim przykładem, od razu wchodząc jakby w kolejne tematy, to znaczy biblioteka obiektów. Wywołam tutaj pewne obiekty z biblioteki standardowej. Będą to architektura, ale niech to będą meble na przykład. I meble tutaj będziemy mieli przykładowo salon, może jakiś nie regał, ale stół, może tego typu obiekt. No, sofa nie będzie tu sofa. Stolik przed sofą i tu jakieś krzesło byśmy jeszcze znaleźli. Jedno czy dwa. To będą obiekty, które są z biblioteki obiektów wywoływane. Taka biblioteka obiektów pewna w Alplanie samym istnieje. Możemy importować obiekty z SketchUpa, czy OBJ na przykład, czy IFC, czy debugi do również Alplana. I to są tak zwane makra, czyli właśnie te bloki, o których wcześniej mówiłem. Mają one też, tak jak widać, inną reprezentację 2D, inną reprezentację na przykład 3D, ale tym posłużę się do zestawień. Zestawienia mogą być również tego drugiego rodzaju, tutaj w postaci takich legend. Wcześniej faktycznie przygotowałem taką legendę, aby jej teraz nie tworzyć, legenda dla mebli. Legenda dla mebli, która filtruje nam makra. Taką legendę możemy wstawić na przykład, że to jest jedna sofa, sofa C, bo pewnie w atrybutach tej sofy jest sofa C, może to jest jednak sofa A. Ok, zestawienie również będzie zaktualizowane. Jeżeli tutaj byłyby dwie takie sofy, to będziemy mieli dwie wtedy sztuki. To zestawienie akurat jest bardzo proste właściwie do definicji, jeżeli chodzi o taki prosty schemat. Możemy przebudować istniejące zestawienie, na przykład okien czy drzwi, i dostać zestawienie mebli, śrub, lamp węzłowych czy innych. No zależy po prostu, co narysujemy i jaki filtr na to nałożymy. Czyli zestawienia. Zestawienia do dyspozycji mamy raporty, legendy oraz edytory obu tych rodzajów zestawień. Znajdziemy również w Alplanie narzędzia, tym Basic, narzędzia do wizualizacji. To znaczy, co tutaj mamy na myśli. Te ściany może usunę, nie będą tutaj tak już potrzebne. Narzędzia do wizualizacji, to znaczy silnik renderujący. Po pierwsze, to co możemy tutaj w Alplanie sobie przedstawić, to moglibyśmy włączyć taki tryb może przedstawienia dosyć taki bardziej szczegółowy na widoku tutaj przestrzennym, ale też taki widok moglibyśmy wyrenderować za pomocą silnika renderującego dostarczonego przez Signware. To jest ten silnik, ten sam, który jest zaimplementowany w Cinema 4D. No i tutaj wykonać taki rendering jak najbardziej. Możemy do tego dołączyć własne źródła światła, czyli na przykład światło ogólnie projektu, ale też własne lampy, które mogą przyjąć tutaj postać lamp punktowych, reflektorów, czy takich powierzchni, które by nam doświetlały na przykład pomieszczenie. W samym planie o tym może też nie wspomniałem, gdybyśmy mieli budynek, no to tu musimy się oczywiście posłużyć tymi bryłami, z racji tego, że jest to wersja jednak Basic, to nie jest wersja taka typowo architektoniczna. No jeżeli na przykład będziemy mieli ścianę na przykład tutaj utworzoną, moglibyśmy takiej ścianie też przyporządkować na przykład oprócz materiału wszystkich atrybutów, tak żeby tutaj był to obiekt w pełni zgodny z standardami. Również tekstury możemy tworzyć własne, możemy też użyć tutaj wstępnie zdefiniowanych tekstur, które posłużyłyby nam do wykonania na przykład wizualizacji, czy aby ten model faktycznie ładniej przedstawić. W bibliotece również znajdziemy nie tylko te meble faktycznie, ale na przykład rośliny w środowisku może bardziej, to znaczy mielibyśmy różnego rodzaju drzewa, czy na przykład pojazdy, jeżeli mielibyśmy faktycznie tutaj wykończyć nasz model, a jakieś takie dodatkowe elementy wyposażenia, meble zewnętrzne przykładowo, czyli też pewne zagospodarowanie takie dookoła modelu
możemy wstawić. No i ostatnia taka kwestia, bardziej może nie z takiej funkcjonalności, a z innych takich około tematów. Jest to moduł Allplan Basic, czyli taka najniższa właściwie wersja programu Allplan, ale też jest to wersja, która działa w zakresie szeroko pojętego BIM-u. To znaczy, jeżeli ja tutaj zbudowałem jakiś taki model, to może nie jest to tak w 100% do końca dobrze wykonane przeze mnie. Dlaczego? Jeżeli budujemy w programach BIM-owych pewnego rodzaju modele, to można powiedzieć, że wypadałoby taki model, ja to też go przedstawię niżej, aby to wyglądało mniej więcej, chociaż tak jak powinno, pasowałoby nam utworzyć kondygnację do tego modelu. To znaczy w Allplanie Basic nasz model, oczywiście zależy jakiego rodzaju to jest model, jeżeli to nie jest żaden budynek, to może to nie jest konieczne, ale jednak tworzymy pewien układ naszych kondygnacji i na tych kondygnacjach będziemy rysować obiekty. I wtedy, jeżeli na przykład mamy parter, będziemy sobie tutaj rysować ściany i inne elementy, już to tak bardzo skrótowo nazwę, to co tutaj zostało utworzone, ja to wszystko wytnę i wkleję do naszej kondygnacji tutaj bieżącej. Budujemy obiekty na kondygnacjach. Możemy tutaj wprowadzać dodatkowe poziomy takich kondygnacji. No a chodzi o to, że jeżeli to będzie znajdowało się na kondygnacjach, to będziemy wtedy mogli dokonać eksportu tego do formatu IFC. I w formacie IFC mamy do dyspozycji różnego rodzaju ustawienia, na przykład mapowanie atrybutów. Tutaj chodzi o to, że możemy wykonać takie mapowanie, to znaczy, jeżeli na przykład nazwaliśmy jakiś atrybut, który był w tych ścianach, aczkolwiek z tych ścian, ja ogólnie usunąłem te ściany, więc tutaj może już nie ma, ale możemy mapować na przykład atrybut użytkownika tej ściany, który miał pewną wartość, możemy to zmienić na inną nazwę, na przykład takiego atrybutu, aby w formacie IFC mieć może zgodność z innymi biurami czy z innymi standardami. Tak samo występuje to przy imporcie, również importując pliki IFC, możemy te atrybuty podmieniać na inne, zastępować innymi wartościami, czyli tak mapować atrybuty jedne na drugie. Tutaj wykonam tylko taki próbny eksport po prostu do formatu IFC. Będzie to oznaczone jako faktycznie 11 IFC, czyli mam tutaj taki plik. No i teraz, jeżeli otworzę plik IFC w na przykład bliżej przeglądarce, to będziemy mieli raz, że model, ale też te wszystkie informacje, które byłyby w środku zapisane. To akurat była zwykła bryła, ja tutaj nie definiowałem atrybutów tej bryle, jednak tutaj znaleźlibyśmy wypisane informacje, które były przypisane do bryły, mogły właściwie to z tą ścianą może oporową wykonać. Byłoby to bardziej wtedy przykład taki rzeczywisty. Więc tutaj mamy pracę struktury budowli kondygnację, wymiana danych za pośrednictwem formatu IFC. IFC format 2x3, IFC 4 jest obsługiwany już od wielu wersji oraz RVT, to znaczy możemy importować do Allplana pliki RVT. Znajdziemy w opcjach importu plik importuj dane Revit, czyli bezpośrednio z formatu RVT. Przypisanie atrybutów, mapowanie atrybutów to właśnie mniej więcej to, co przed chwilą wspomniałem, ale też połączenie z platformą CDE, czyli Common Data Environment, do koordynacji międzybranżowej. I tutaj akurat mowa jest o platformie BIM Plus, Allplan BIM Plus, i wraz z wersją Allplan Basic jest dostępna ta platforma, która ogólnie chodzi o to, że możemy wyeksportować taki model Allplan Eksport danych BIM Plus. Chwilkę może tutaj potrwać, może sam proces pojawienia się okna eksportu, zanim to się pojawi. Nie powinno to się trwać jakoś tam bardzo długo. Przejdę do samej platformy, tak aby sprowadzić, do czego to ogólnie służy.
Platforma Apple Game Plus jest to taka platforma internetowa. Użytkownik zakłada tam swoje konto i po zalogowaniu się na tą platformę posłuży się tutaj przykładowym projektem, który jest dostępny od razu po darmowej rejestracji. Nawet możemy na tej platformie umieszczać modele. Modele w formacie IFC, SKP właściwie, czyli SketchUpa też również możemy tutaj wyeksportować i tu składać te modele. To znaczy, jeżeli dostalibyśmy na przykład może model architektury od jednej osoby, może jest to nasz na przykład model z tego Alpana Basica, moglibyśmy podpiąć tam inne modele, na przykład instalacji z innych środowisk, również wyeksportowane w formacie IFC i w tym miejscu właśnie składać takie modele, nakładać jedne na drugie, prowadzić tutaj koordynację między tymi modelami. Do dyspozycji mamy m.in. takie funkcje jak tworzenie zadań, przydzielanie tych zadań odpowiednim osobom i komunikacja odbywa się wtedy na platformie Alpan Game Plus. Jeżeli ktoś wykona pewne zadanie, to wtedy może je oznaczyć jako wykonane, zrealizowane, czy do kontroli, czy inne. Tutaj widzę, dostałem już okienko eksportu, no i faktycznie mogę wtedy wyeksportować na swoje konto taki model. Nazwę tutaj już możemy wprowadzić sami. Zatwierdzę po prostu te domyślne nazwy, które pochodzą po prostu z nazwy mojego projektu. Jeżeli to nazwę projektu zostawimy Alpan Basic, to program tam dodaje informację, że jest to model Alpan Basic i właściwie to wszystko. Więc jeżeli model jest zbudowany na kondygnacjach, mamy tutaj wypełniony model różnymi obiektami, to w tym momencie nastąpi proces eksportu do tej platformy Alpan Game Plus i jeżeli na taką platformę przejdziemy, a możemy również dodać czy przydzielić prawa do podglądania naszego modelu również innym osobom, członkom naszego zespołu, no to faktycznie po zalogowaniu się na platformę, jeżeli przydzielimy prawa dostępu do tej platformy również innym osobom, to takie osoby powinny zobaczyć wtedy Alpan Basic i te osoby mogłyby na przykład nasz model, który umieszczamy na tej platformie, aktualizujemy sobie, zobaczyć jak on wygląda, może pewne uwagi tutaj swoje wdrożyć i w tym miejscu mielibyśmy faktycznie informacje zawarte w postaci również brył, ale też atrybutów, które w te bryły są wtedy wpisane. I to jest połączenie właśnie z platformą Alpan Game Plus. Praca grupowa. Ogólnie można powiedzieć, że Alpan Basic również może pracować w systemie pracy grupowej, czyli chodzi mi tutaj o pracę kilku osób nad jednym projektem, ale tutaj trzeba wspomnieć, że to jest opcja dodatkowa, którą dokupuje się do Alplana. Więc jeżeli ktoś chciałby pracować w kilka osób nad jednym projektem, to należy taką opcję dodatkową dokupić. Natomiast jakby zaznaczam, że jest na Alplanie Basic też ta opcja możliwa do dokupienia. Tutaj napisano do dokupienia jako dodatek, może w ten sposób. Wydajność to jest ogólna taka cecha już samego Alplana i chodzi tutaj o fakt dosyć odmiennego systemu pracy w Alplanie niż w innych środowiskach. Tutaj co chwilę przechodziłem do takiej listy tak zwanych plików rysunkowych. Myślę, że ta częściej pewnie z Państwa jest to znana tutaj już znany system. To znaczy rysujemy na tych właśnie plikach. Tutaj możemy sobie importować podkłady DWG czy inne dodatkowe elementy. No i chodzi generalnie o to, że program jest trochę inaczej zbudowany, czy może całkiem inaczej zbudowany niż to, co znamy tak z takich standardowych środowisk, jak ArchiCAD, Revit, AutoCAD, SketchUp i inne. To znaczy każdy z takich numerów, które tutaj widzimy, jest zapisywany do innego pliku. I wtedy, jeżeli my taki numer wyłączamy, bo go na przykład nie chcemy widzieć, to elementy z takich plików są niewczytywane wtedy do pamięci komputera. To pozwala nam znacznie odciążać pracę w programie. Jeszcze jedna kwestia, która tu właściwie nie została przeze mnie poruszona, a tyczyła się ona jeszcze tak
przyszło mi do głowy. Przekroję przez bryły, bo Alpan Basic, no usunąłem tą ścianę pierwszą, która była tą ścianą oporową, a miałem tam przypisany i materiał, i właściwie kreskowanie, to Alpan Basic co jeszcze nam pozwoli tutaj wykonać. Gdybyśmy mieli na przykład, dajmy sobie tutaj taką prostą ścianę, która będzie miała otwór, jeżeli to miałaby być ściana, no jesteśmy w Alpan Basic, więc tutaj modelowanie odbywa się różnymi metodami, ale jest to jednak modelowanie bryłowe, więc tutaj modelujemy elementy bryłowo, możemy je później oczywiście tutaj rozciągać do wymaganych wymiarów, ale jednak mówimy tutaj o bryłowym modelowaniu, to jeżeli będziemy tworzyć przekroje, a funkcje do tworzenia przekrojów również są dostępne w Alpan Basic. Tutaj jeszcze tylko tak patrzę, gdzie te funkcje do tworzenia przekrojów się znajdują. Na wstążce przynajmniej, gdzie to znajdziemy. Jeżeli tego na wstążce tutaj nie zauważymy w takim w pierwszej odsłonie, to powinniśmy również znaleźć je w utwórz widoki przekroje. Widoki przekroje, utwórz przekrój na przykład. No i wtedy, jeżeli będziemy cięli taki przekrój, taki obiekt przekrojem, to na przekroju możemy również wyświetlić sobie kreskowanie takiej bryły, to znaczy w ustawieniach powiedzieć, że jest to na przykład kreskowanie jak dla przykładowo żelbetu i przedstawić kreskowanie na przekroju, wykonać przekrój z przekroju, więc takie funkcje do opisu, do tworzenia przekrojów są to funkcje, które również znajdziemy w tym module, czyli jeżeli będziemy chcieli własną bryłę, taką nawet utworzoną nie jako obiekt architektoniczny, a po prostu bryła, to możemy to wszystko na przekrojach pokazać i też wprowadzić wymiary do takiego elementu również, czyli w ten sposób możemy sobie tutaj wprowadzić wymiary na takim przekroju. Jeśli czasem linia przekroju byłaby położona przed naszym modelem, no to też możemy z tego zrobić na przykład pewnego rodzaju rzut na elewację, gdybyśmy przypisali teksturę i włączyli na widok tekstury przykładowo, to też możemy taki efekt wtedy uzyskać. Czyli przekroje ogólnie, które tutaj zapomniałem może poruszyć wcześniej, również znajdziemy w planie Basic. I właściwie to tyle, to znaczy pewnie byśmy tutaj znaleźli jeszcze wiele takich funkcji drobniejszych, typu edycje bryły, edycje linii, do siatka osi może jeszcze jest i wiele innych, natomiast taki przekrój myślę, że udało się pokrótce tego Alpana Basic przedstawić. No i jeśli teraz może przyszło Państwu coś do głowy, co można byłoby tutaj dopytać czy poruszyć, to jak najbardziej mam jeszcze czas na to, aby takie wątpliwości, takie kwestie tutaj wyjaśnić, co tutaj możemy jeszcze w tym module znaleźć. No jeżeli tutaj nie widzę, aby pojawiły się może jakieś pytania, to właściwie na tym zakończymy, czyli tutaj taki przegląd funkcjonalności programu Alpan Basic. Z mojej strony to będzie wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uczestnictwo w tym spotkaniu i zachęcam do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach z cyklu wtorków z Alpanem. Temat kolejnego spotkania chyba jeszcze nie został ustalony, więc tutaj myślę, że będzie również informacja na naszej stronie zawarta, czego będzie dotyczyło kolejne spotkanie i też kiedy takie spotkanie się odbędzie. Dobrze, to dziękuję w takim razie jeszcze raz za spotkanie i do usłyszenia. Pozdrawiam.